pracujemy tutaj na oddziale chirurgii dziecięcej. Damy radę? Damy radę? Damy radę? Pomożemy? Głośno! Pomożemy! A w nagrodę te ozdoby zabierzecie ze sobą do domku, jak będziecie już wychodzić. Więc teraz tak, po gwieździe przystujemy. Proszę bardzo, każdy z Was może pomalować po 2, 3, 4 figurki, ile macie ochoty. Ja Wam włączę nastrojową muzykę. Może jednak młodzież. Kuba, chodzisz do przedszkola? Tak. Tak? To Kuba, patrz uważnie. Mówisz, że jest chusteczka koloru czerwonego, tak? I jeszcze jakiego? Odpowiedź. Dni... znikającego, tak? Czym jest? To patrz uważnie. To zrobię specjalnie dla ciebie, dwa razy tego kutale nie będę. Widzisz chusteczkę? Widzisz chusteczkę? Patrz uważnie. Powtórzę ci też chyba. Widzisz chustkę? Bardzo mocnie. Jak na mój masz na imię? Adrian? Adaś? Adaś, patrz tak uważnie. Nie ma. Nie ma. Brawo. Super, elegancka, to do mojej dłoni, a pójdę się tam, mocno zaciśnij swoje. Dmuchnij. Pamiętasz, jak numer miałaś? Nie, tak. Okej, mocno ściśnij rękę, wystaw ją w górę. Wiem, że cię powiem trochę, to powoli. Ręka na biodro, i ta jest druga. I teraz powtarzaj ten ruch. I jeszcze raz. Pokaż wszystkim. Brawo! Kolejna, powiedz mi, co to jest? Kolorowanka, tylko nie zwykła, tylko magiczna. Pokażę, czy o to w niej chodzi. Że są białe kartki z jednej i z drugiej strony. Ale do tego numeru będę potrzebował twojego czarnego koloru z bluzki, ok? Mogę? Wezmę se i rzucę ci do różki tutaj. Powtarzajcie głośno zakręcie. Ewe due like fake. Ewe due like fake. Ten maluch zjadł na śniadanie żabę. Kuba zjadł na śniadanie żabę. Mocniej. Dłuchaj. Jak pani mówi? Pięknie umiesz to robić. Nie wiem, jak to robisz, ale elegancko to robisz. Albo przyjmujecie tego. Brawo! Zapomniałem, że to przygodność.
Nie sprawdzałem, szczerze powiedziawszy. Od ciebie wezmę kolejną fakturę. Dostałem fakturę już. Od ciebie na gość, to zaklęcie. Sim, salabim. Sim, salabim. Myślę, jakbyś to... Sim, salabim. Sim, salabim. Jasne, że tak. Dobra, to zobaczymy. Super robisz tą robotę. Nie wiem jak to robicie, ale umiecie kolorować do gratka. Brawo! Teraz będziemy w ten sposób dumpione tutaj. Trzymaj do ręki. Wygumuj. Wymasz, no. I teraz głośno do czele. Jeden. Raz. Dwa. Okej. Dobra. Nie będziemy się palić. Głośno do czele. Jeden. Dwa. Teraz głośno do czele. Raz, dwa, trzy, brawo! Dziękuję, że będziemy dziękować. Na internecie Tomasz Petego. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Także z mojej strony życzę wam, żebyście bardzo szybko wróciły do pełni sił i wyszły ze szpitala, wróciły do domu i tam spokojnie spędziły święta. A usiądziesz Mikołajkowi na kolana? Chodź, pomożemy. O, tam, paćkę. Chodź do Mikołajka. Dzień dobry, to ja, Tomasz Peterwa. Serdecznie bardzo dziękuję, że mogłem występować w szpitalu na chirurgii dziecięcej. Był Mikołaj, była magia, było super, elegancko. Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, gdzie mogłem tam być zaproszony, żeby to zrobić. Te krótkie przedstawienie, czyli 20 minut pokaz. No, zrobiłem takie krótkie, malutkie show. Było superowo, moim zdaniem. Trochę ich rozweseliłem. Tutaj! Jedziemy z powrotem do Wrocka. No i siedzimy sobie w pociągu. Jedziemy teraz co do Wrocławia. Co się dzisiaj u mnie wydarzyło? Wydarzyło się to, że tak, byłem w szpitalu na chirurgii dziecięcej w Legnicy. Był tam święty Mikołaj. Był pokaz iluzji w wykonaniu moim. Zrobiłem krótkie, jakieś 20 minut takie pokazu. Tak, żeby dzieci zadowolić. Było super, elegancko. Bardzo dziękuję, że tam mogłem występować. Licznie bardzo im dziękuję. Jedna dziewczyna wiedziała, że o co grane, o co chodzi. Mówiła, że dużo oglądała, ale nie wie jak to działa. To właśnie najważniejsze, że może wiedzieć o co chodzi, ale nie wie jak to się robi. I tak trzymać. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? No a 16 się widzimy na imprezie firmowej w Jaworze. Występuję dla firmy Sekutek, dla inżynierów co drogi robią. Będzie Wigilia, będzie super i będę ja. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za te łapki i za te łapki do góry. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!